Przepełnione izby przyjęć, wstrzymane przyjęcia pacjentów, brak wolnych karetek czy personelu medycznego niezbędnego do ratowania ludzkiego życia. To obecna kondycja polskiej służby zdrowia. Lekarze i pielęgniarki mają dość i proszą o niezwłoczną pomoc. Panuje absolutny chaos organizacyjny. Podejmowane są decyzje, które nie są konsultowane z pracownikami. To nie jest tak, że teraz mamy szpitale COVID, nie COVID. Mamy szpitale zakaźne, a cała reszta to są szpitale zakażone przez brak procedur i jakiejkolwiek organizacji. Jednym ze sposobów na poprawę sytuacji ma być tworzenie tymczasowych szpitali, jak ten w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Ma tu być dostępnych 500 łóżek dla pacjentów chorych na COVID-19. Brakuje jednak medyków, którzy mogliby tu pracować. Potrzeba około 600 lekarzy, pielęgniarek i innego personelu medycznego. Na razie nie zgłosiła się nawet 1/3 potrzebnej liczby. Mamy nadzieję, że tych osób chętnych do pracy w szpitalu tymczasowym będzie znacznie więcej, bo chodzi tutaj o ratowanie zdrowia i życia naszych mieszkańców. Co ważne, duża część personelu medycznego nie może pracować z powodu przymusowej kwarantanny po kontakcie z zakażonymi. Problem ma rozwiązać zniesienie kwarantanny dla medyków oczekujących na wynik testu na obecność SARS-CoV-2 w organizmie. Wydawałoby się, że z punktu widzenia epidemiologicznego jest to mało rozsądne rozporządzenie, no bo czym się różni organizm ludzki medyka od organizmu nie medyka? Natomiast biorąc pod uwagę stan epidemiologiczny kraju, rzeczywiście, że naszych medyków jest kilkadziesiąt tysięcy na kwarantannie, to uważam, i to jest moje zdanie, że jednak uzasadnione jest to rozporządzenie, że w sytuacjach wyjątkowych taki sposób przebywania powinien być zmieniony. Następnym problemem jest brak wolnych miejsc dla pacjentów covidowych. W ich poszukiwaniu mają pomóc żołnierze Wojska Polskiego, których jednym z zadań ma być kontrolowanie szpitali, czy oby na pewno podają prawdziwe dane. Dyrektorzy placówek, którym zarzuca się podawanie nieprawdziwych informacji o dostępności łóżek, są oburzeni i uznają takie działania za jawne wotum nieufności wobec ich pracy. To jest kompletny brak jasnej strategii, która musiałaby być też liczona wynikowo, to znaczy wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany powinno być rozliczane, czy taka zmiana jest skuteczna. A tu się dzieje tak, że co 3 miesiące mamy zmianę systemową, no i to jest dramat po prostu, a jeszcze się na końcu okaże, że ci, którzy tak ciężko pracują, to oni są winni za to, że rządzący nie potrafią opanować sytuacji. No to jest dramat. Środowisko medyczne ma pretensje do rządu, że w czasie, kiedy pandemia wyhamowała, nie przygotował służby zdrowia na jej kolejną falę. Dlaczego po wyborach, kiedy nastał czas wakacji, zapomniano o tym, że należy przygotować takie scenariusze, które dzisiaj zaczynamy wprowadzać dosyć chaotycznie, czasami z dnia na dzień w życie, a było dużo czasu na to, żeby przygotować się organizacyjnie na takie wydarzenia. Aktualnie w Polsce jest prawie 265 tysięcy aktywnych przypadków zakażenia SARS-CoV-2. Od początku epidemii z powodu COVID-19 zmarło prawie 6,5 tysiąca osób. Od soboty wchodzą kolejne obostrzenia.